Zamierzałem tylko w jednym jakimś podsumowaniu opowiedzieć o innych partiach czy innych komitetach wyborczych niż Prawo i Sprawiedliwość z tych, które startują do wyborów, ale jak tak patrzę w sferze publicznej, w mediach społecznościowych pojawiają się różne osoby, które przyznają się do katolicyzmu i deklarują na przykład to, że chętnie poparły partię Razem. To jednak zastanawiam się, czy można nad tym problemem przejść tak zupełnie do porządku dziennego. Myślę, że jednak to dosyć specyficzne połączenie, to znaczy wiarę katolicką łączyć z głosowaniem na partię Razem, że warto by się nad tą propozycją pochylić. Może zacznijmy od pozytywów. Rzeczywiście pewien taki program solidarystyczny, tak naprawdę SLD w tej chwili, tak lewicy, tego komitetu, który startuje, jest jakoś tam zachęcający. Szczególnie warto zwrócić uwagę na takie postulaty, jak zniesienie, jak w programie czytamy, kary za to, że jest się na przykład chorym. Tak? Powiem, że pensja wypłacana przez ZUS to tylko 80% pensji, jaką otrzymujemy od pracodawcy. I rzeczywiście tego typu postulaty są dobre. Tyle, że z grubsza wydaje się, że nie są one dużo lepsze niż to, co znajdziemy w programie Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast pewnym zdumieniem odkryłem, że nie znalazłem tego, co wydawałoby mi się najbardziej wartościowe w programie Lewicy, to znaczy reforma systemu podatkowego i wprowadzenie realnie progresywnego podatku w Polsce, bo to jest jedno z ważniejszych źródeł niesprawiedliwości dzisiejszego systemu ekonomicznego, że de facto realnie najwięcej podatków płacą osoby o niższych dochodach, a nie ci, którzy są najbogatsi. I to jest jeden z ważnych takich elementów tej niesprawiedliwości, kultury niesprawiedliwości, którą ciągle w Polsce mamy. Ale tego w programie Sojuszu Lewicy Demokratycznej łamane przez Razem, łamane przez Wiosna, nie znalazłem. I to wydaje mi się, że jest duża słabość. To tym bardziej skłania do myślenia, że ten program nie jest zbyt atrakcyjny, zbyt zachęcający do głosowania tych, którzy są jednocześnie chrześcijanami i jednocześnie popierają, co właściwie byłoby zgodne z katolicką nauką społeczną, solidaryzm społeczny. No właśnie. Dlatego, że wszystkie inne punkty programu Lewicy są trudne do zaakceptowania. Przede wszystkim mamy tam wszystkie postulaty, które są postulatami destrukcji instytucji społecznych. Mamy tam zgodę na aborcję, która jest traktowana jako coś oczywistego, nie jako zbrodnia dokonywana na człowieku, który nie może jeszcze, nie ma takich władzy, takiej siły społecznej, by siebie obronić. Tylko jest to traktowane jak zabieg. Mamy stawianie znaku równości pomiędzy rodziną, małżeństwem, a jakimiś wynaturzonymi związkami międzyludzkimi. Chodzi głównie o związki jednopłciowe. Mamy też takie postulaty, które ewidentnie uderzają w pewną suwerenność państwową i narodową, niż likwidacja chociażby Instytutu Pamięci Narodowej. No to ewidentnie widać te wpływy zresztą postkomunistów. Trzeba by się zastanowić, czy dla kogoś, kto jest wyborcą chrześcijańskim, katolickim, sojusz postkomunistów z neokomunistami i z politycznym ruchem homoseksualnym jest tym, co mógłby uznać za najlepsze dla Polski. Moim zdaniem raczej nie, dlatego że istnieje pewien porządek, nazwijmy to miłości, tak? Ordo caritatis, porządek zasad, które musimy przyjmować, kiedy zaczynamy głosować. Najpierw muszą zostać zapewnione fundamentalne prawa ludzkie i pewne fundamentalne zasady, które określają sprawiedliwość społeczną. Na co nam sprawiedliwość społeczna dotycząca redystrybucji, jeżeli wyłączamy z prawa do życia jakąś grupę ludzi? Zresztą pewnie oprócz tych, którzy są nienarodzeni, zaraz byśmy mogli znaleźć wśród
głosujących, czy raczej wśród startujących z Komitetu Wyborczego Lewica, tych, którzy będą popierali eutanazję. Na pewno się tacy znajdą. Czyli, że mamy tutaj tak naprawdę znów tą drogę do utylitaryzmu, do arbitralnego wykluczania części osób, części społeczeństwa z prawa do samostanowienia, do reprezentowania samego siebie, do korzystania z praw ludzkich, jakie każdemu z nas przysługują. A zatem, na co ta dystrybucja, redystrybucja, jeżeli nie pozwalamy niektórym żyć? To jest polityczny hedonizm, to jest taki rodzaj postulatów, które dają prawa tym, którzy mają siłę przebicia, są dorosłymi, dojrzałymi jednostkami, zdolnymi do stosowania przemocy wobec tych, którzy są słabi, którzy na przykład przeszkadzają w samorozwoju. A ten samorozwój często oznacza możliwość do obracania publicznymi pieniędzmi. O wiadomo, osoby starsze już nie są w systemie życia zawodowego. One kosztują państwo, ponieważ kosztuje ich zdrowie, kosztują ich emerytury. Bardzo prosta jest droga do tego, żeby je odsunąć na margines. O dziwo właśnie tego typu tendencje znajdujemy w dzisiejszych prądach lewicy, które widzą w tym jakąś formę emancypacji, ale to nie jest żadna emancypacja. Jeśli spojrzymy na te kraje, które poszły za rewolucją lewicową, szczególnie najbardziej radykalne kraje Europy Zachodniej, to widzimy, że eutanazja staje się sposobem wymuszania odchodzenia z tego świata. Widzimy to w Wielkiej Brytanii, widzimy to w krajach Beneluxu i to nie jest tylko wiedza publicystyczna. O tym mówią ludzie, którzy tam mieszkają, Polacy, którzy doświadczyli kontaktu z tą służbą zdrowia. No i oczywiście mamy też tych nienarodzonych, gdzie mam do czynienia z postacią skrajnego społecznego egoizmu, tak? Więc można powiedzieć, że kiedy się ich zabija, więc można powiedzieć, że wtedy cały ten program redystrybucji, cały ten program sprawiedliwości społecznej, jaki znajdujemy w programie lewicy, służy tylko i wyłącznie realizacji partykularnego egoizmu społecznego silnych jednostek, dojrzałych jednostek ludzkich, tak? Z pominięciem osób, które tej siły nie mają. No, na to się nie można zgodzić. Można by nawet powiedzieć, że wobec tego cały ten program lewicy to jest coś w rodzaju PiS minus, tak? Ponieważ PiS również proponuje pewne formy solidaryzmu społecznego, jednocześnie nie chcąc zaakceptować życia tych, którzy się jeszcze nie narodzili, albo przynajmniej części z nich. No ale ta grupa jest mniejsza w porównaniu do tego, co chciałaby lewica. No i jeszcze wróćmy do politycznego ruchu homoseksualnego. To jest coś, co jest absolutnie nie do zaakceptowania z perspektywy chrześcijańskiej. Dlaczego? Dlatego, że to nie chodzi o to, żeby tolerować tych, którzy są homoseksualni. Jest bardzo wiele osób wśród nas, które są osobami homoseksualnymi. Ale w lewicy chodzi o coś innego. Chodzi o stworzenie kultury, w której homoseksualizm będzie rodzajem wyboru społecznego, w którym rodzina nie będzie czymś, co jest szczególne w społeczeństwie, nie będzie tą instytucją, która w szczególny sposób stanowi element i formacyjny, i przetrwaniowy dla społeczności ludzkiej. Mamy do czynienia z sytuacją, w której wytwarza się kulturę, w której ludzie będą formowani do niezdolności wyboru życia rodzinnego, ponieważ będą mieli poczucie, że to jest tylko jedna z wielu możliwości, opcji i to, nie ukrywajmy, jest to wybór trudny. Odpowiedzialność za rodzinę, za związek małżeński jest wyborem trudnym. Jeżeli nie jest on wspierany kulturowo, nie ma wsparcia w państwie, nowoczesnej formie, będzie ulegał dalszej erozji. Jest w tym zawarty pewien plan cywilizacyjny. Ktoś może powiedzieć, że to teoria spiskowa, ale tak sprawy się układają. Jeżeli słabnie rodzina, słabnie religia, wtedy zanika wolność, dlatego że człowiek traci swoje takie elementarne oparcie w tożsamości. Alexis de Tocqueville, obserwując społeczeństwo amerykańskie w XIX wieku, mówił, że wielką siłą tego społeczeństwa północnoamerykańskiego jest jego religijność. Dlaczego? Dlatego, że religia daje sumieniu oparcie o inny zestaw zasad
niż te, które często proponuje państwo. Państwo, które ma tendencję, nowoczesne państwo, które ma tendencję do pewnej takiej totalności, do zabierania całego człowieka, do przejmowania całej jego tożsamości i podmiotowości. Człowiek, który nie ma oparcia w religii, nie ma też siły, by oprzeć się totalitaryzującej sile współczesnego państwa. A właśnie jednym z postulatów lewicy jest zniesienie klauzuli sumienia. Co to znaczy? To znaczy, że człowiek nie może postępować według własnego sumienia, jeśli sprzeciwia się ono niesprawiedliwemu prawu. To nie jest do zaakceptowania. Myślę, że nie tylko dla chrześcijan, katolików, ale dla większości ludzi dobrej woli. Dlatego trudno sobie wyobrazić, żeby mogli oni głosować na lewicę. Również w programie lewicy znajdujemy wprost uderzenie w instytucje religijne, w Kościół katolicki. Rozumiem, że pewne sprawy być może dobrze byłoby inaczej poukładać w Polsce w relacji między państwem a Kościołem, czy może nawet wewnątrz samego Kościoła. Ale nie od tego są partie lewicowe i nie takie sobie stawiają cele jak reforma Kościoła. A raczej ich celem jest to, żeby jak najdalej wyeliminować religię z życia społecznego, chrześcijaństwo w naszym przypadku, katolicyzm, tę formę racjonalności, etyki, pewnego rodzaju publicznej moralności, dlatego że ona stawia trudne pytania wobec lewicowej wizji świata. Wizji świata, która tak naprawdę zakłada zniszczenie wszelkiego dotychczasowego porządku i podporządkowanie jednocześnie ludzi zupełnie nowym formom takiej, zupełnie nowym formom władzy moralnej, władzy publicznej, której człowiek jest całkowicie poddany, jest niewolnikiem własnych rozmaitych rząd. No i taka sytuacja najbardziej nowoczesnemu państwu pasuje, bo człowiek, który całkowicie jest poddany swoim rządom, jest poddany temu, co uważa za swoją emancypację, drogę do emancypacji, do wyzwolenia się, w rzeczywistości jest całkowicie uległy wobec władzy państwowej, ponieważ jedyne, na czym mu zależy, to realizacja swoich zachcianek. Nie myśli o tym, że coś, co się dzieje wokół niego, jest może złe, że może należy czemuś się przeciwstawić. Jeżeli jego takie poczucie dobrostanu jest zapewnione, będzie każdą władzę ostatecznie popierał. Każda, która pozwoli mu na wszystko, każdej takiej władzy chętnie odda nawet swoją duszę. No jako chrześcijanie nie możemy władzy oddawać swojej duszy, żadnej władzy. Więc tym bardziej władzy, która jednoznacznie uderza w godność człowieka, uderza w prawo do życia, uderza w prawo do wolności religijnej, uderza wreszcie w suwerenność naszej wspólnoty kultury, jaką jest naród, niezależnie jak go będziemy definiować. Nie musimy go definiować w sposób romantyczny, tak bardzo ściśle, jak to czasami się nam zarzuca, że etniczny. Możemy go definiować w sposób klasyczny, jako pewną wspólnotę polityczną i wspólnotę obszaru kulturowego, obszaru doświadczeń, wspólnego losu, który nas łączy. Także czy katolik może głosować na lewicę? Zdecydowanie nie. I myślę, że na tym można już zakończyć te rozważania dotyczące lewicy. W następnym filmiku mam nadzieję jeszcze o innych ugrupowaniach. Wybory coraz bliżej, ale chciałbym się przed dniem wyborów zmieścić ze swoimi opiniami. Co na ten temat uważacie? Czy można głosować na lewicę? Piszcie w komentarzach. Jeśli chcecie, zasubskrybujcie mój kanał. Mam nadzieję, że filmy będą codziennie albo prawie codziennie. Ostatnia przerwa wynikała z tego, że byłem wyjechany, jak to się mówi. Ale teraz wracamy do nagrywania. Łapki w górę, dzwoneczki i co tam jeszcze tylko jest. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!